Burj Khalifa jest niezwykle ciężki. Na jego podstawie opiera się cały ciężar. Czyli dół musi wytrzymać całe obciążenie. Nigdy wcześniej nie budowano na taką skalę. Po ukończeniu będzie ważył ponad 500 000 ton. Wobec braku solidnego podłoża, Bill i jego zespół musieli wykazać się kreatywnością. Wymyślili genialne rozwiązanie. Budynek stanął na wielkiej, grubej na ponad 3,5 metra płycie betonu, którą zakopano ponad 7 metrów pod ziemią. Ma powierzchnię 7400 m2. Tyle co 28,5 kortu tenisowego. To tak zwany fundament płytowy, który rozkłada ogromny ciężar na dużej powierzchni. Jeśli latem przejdziemy się po trawie w szpilkach, obcasy wbiją się w ziemię i przewrócimy się do tyłu. Ale gdy włożymy tenisówki, problem zniknie. To dlatego, że nasz ciężar zostanie równo rozłożony na większej powierzchni. Szpilki mocno obciążają bardzo mały punkt. Fundament płytowy doskonale rozkłada ciężar, ale musi być idealnie równy. Jakakolwiek krzywizna sprawiłaby, że wieżowiec by się przechylił i w końcu zawalił. Płytę zakotwiczono 194 betonowymi słupami. Mają 1,5 metra średnicy i sięgają 50 metrów w głąb miękkiego podłoża. W odróżnieniu od innych budowli, te filary nie opierają się na litej skale. W miejscu trzyma je tarcie. To zaskakująco potężna siła. Mimo że fundament zakopano w piasku, jest w stanie wytrzymać ogromny nacisk. Przy wystarczającej liczbie słupów, łączna siła tarcia wesprze ciężar budowli. Pustynia nie zdołała pokonać Billa i jego zespołu. Budynek osiadł bardzo mało, od 40 do 50 mm, niecałe 2 cale. Mój kciuk ma grubość 2,5 cm, czyli osiadł na głębokość mniejszą niż 2 kciuki. Ma bardzo dobry fundament. Inżynierowie rozwiązali problem niestabilnego podłoża. Teraz musieli budować w górę, na wysokość ponad 800 metrów. Same fundamenty nie wystarczą, by utrzymać w pionie najwyższy budynek świata. Równie ważne są rozwiązania przenoszące ciężar wewnątrz wieżowca. Drapacze chmur kojarzymy ze stalową ramą i szklaną fasadą, a Burj Khalifa powstał głównie z betonu. To idealny materiał do tego projektu. Dubaj ma świetnie rozwinięty przemysł betoniarski, a budulec ten umożliwia szybką pracę. To dzięki tak zwanym ślizgom. To forma ze ścian wykonanych na ogół z drewna. Za pomocą podnośników hydraulicznych zostaje podniesiona, a do środka jest wlewany beton, który po jakimś czasie twardnieje. Gdy beton zastyga, forma jest podnoszona na kolejny poziom i proces zaczyna się od nowa. Tradycyjną metodą jedno piętro budowalibyśmy 6 lub 7 dni. Tu trwa to zwykle 3 dni. Udało się nawet skrócić czas do 2,5. Szybkość ma znaczenie. Nawet przy kontrowersyjnie niskim wynagrodzeniu robotników i kiepskich warunkach pracy, każdy dzień budowy pochłaniał setki tysięcy dolarów. Wieżowiec wystrzelił w niebo w zadziwiającym tempie. Jednak wraz z kolejnymi piętrami prace stawały się coraz trudniejsze. Pompujemy beton na wysokość 610 metrów. Nikt wcześniej tego nie robił, bo nie było potrzeby. W tym projekcie stało się to koniecznością.